Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym rozpakowaniu. Nowy rok dopiero co się zaczął, a do testów już napływają bardzo ciekawe sprzęty. Dzisiaj zobaczycie rozpakowanie słuchawek, najnowszych słuchawek od firmy Asus. Mowa tutaj o słuchawkach Strix, z tym, że jest to model 7.1. Dokładnej ceny Wam jeszcze nie podam, zrobię to w pełnej recenzji, która będzie za jakieś 2 tygodnie. Teraz będę testował te słuchawki. Natomiast co jest w nich fajnego? Są to słuchawki 7.1, ale ten efekt wirtualny nie jest emulowany programowo, lecz fizycznie te słuchawki mają po prostu 7 głośników. Dlatego bardzo ciekawa propozycja, ponieważ takich słuchawek True Surround na rynku tak naprawdę jest niewiele. Jeśli ten wstęp Was zaciekawił, zapraszam do dalszego oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc przede mną sporej wielkości karton ze słuchawkami Asus Strix 7.1. Zapewne sam headset też jest sporych rozmiarów. Natomiast na froncie widzimy już słuchawki oraz taką przystawkę, przy pomocy której zarządzamy całym sprzętem. Mamy też informację True 7.1 Surround, stacja podłączana przez USB, czy jakby nie było własny układ dźwiękowy, co jest oczywiście już też ogromnym plusem dla tych słuchawek. Zapewne sprzęt naprawdę fajny, naprawdę na poziomie. Podświetlenie stałe lub oddychające i redukcja hałasów aż do 90%. Pudełko swoje waży. O, zobaczcie, tutaj mamy coś ciekawego, czyli specyfikacje. Podłączenia HDMI, USB dla komputerów PC. Mamy także wymiary głośników. Głośniki frontowe subwoofer po 40 mm, jeśli chodzi o przetworniki. Środek 30, tył i boki po 20. Magnesy neodymowe 32 ohmy oporności oraz pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Mamy także memory foam, czyli piankę wypełniającą nauszniki, bardzo dobrej jakości. Oczywiście memory foam to jest według mnie najlepsze wypełnienie dla każdych słuchawek. 350 gram bez kabla, czyli słuchawki ciężkie, ale zobaczymy sobie, jak będzie z komfortem. Czemu takie ciężkie? No, mamy dużo tych przetworników, więc one też swoje ważą. No i kabel, 1,5 metra podstawowy, 1,5 przedłużenie, razem 3 metry. I informacje o podświetleniu. Mikrofon mamy tutaj odłączany, wielokierunkowy, pasmo przenoszenia oraz czułość. Mamy też na dole, jak widzicie, troszeczkę informacji na temat tej stacji USB. Natomiast myślę, że to już sobie podarujemy i bardziej to omówię już po faktycznych testach tych słuchawek. No i z tyłu mamy wizualizację, jak to wszystko ze sobą współgra, jak to działa. Wygląda to naprawdę fajnie. Z dołu dowiadujemy się także, że mamy kilka profili już predefiniowanych pod gry. I też, że mamy naprawdę duże przestrzenie w tych nausznikach. Sobie oczywiście za chwilkę sprawdzimy, pora je rozpakować. Wiem Wam, że już w tym momencie te słuchawki naprawdę mnie zaciekawiły. Dawno nie miałem okazji testować takich prawdziwych słuchawek 7.1, nie z symulowanym dźwiękiem, ale naprawdę reprodukowanym przez faktycznie kilka głośników. No dobrze. Wyjmujemy zabezpieczenia. Same słuchawki mamy tutaj troszeczkę przymocowane, zaraz je uwolnię, a zobaczymy jeszcze, co mamy pod nimi. I już widzimy, że jest mikrofon, wygląda całkiem konkretnie, jest elastyczny, jest dość duży, pozłacany wtyk mini jack, czyli tak jak to powinno być w słuchawkach tej klasy. Tu mamy kabel USB do tej stacji, z tej strony mamy dwa wtyki, z tej strony jeden, ok. Dalej mamy kabelek HDMI. Czy one są podłączane do konsoli, jeszcze nie wiem, ale to oczywiście wszystko zostanie przekazane już w pełnej recenzji. Tak jak mówię, na razie muszę zapoznać się z całymi słuchawkami, z ich możliwościami. Tutaj widzimy tą całą stację kontroli. Powiem Wam, że to urządzenie prezentuje się super. Troszeczkę waży, jest dość duże, ma takie fajne gumowane brzegi, ma antypoślizgi. Mam tutaj też na dole jakiś suwaczek, włącznik, wejście HDMI. Tutaj mamy USB także, speakers, czyli możemy podłączyć jakieś głośniki. I tu już zobaczymy, co to potrafi w testach. Na pewno będzie sporo do opisywania. Już widzę, że mamy mnóstwo opcji. Mamy tutaj jedno pokrętło. Tu mamy fajny potencjometr. Nie wiem jeszcze, czy to jest regulacja głośności. Mamy tutaj też jakieś efekty, chyba gry wyścigowe, strzelanki, dobre słyszenie kroków, tak więc mamy różne profile, tu mamy jakieś podświetlenie, więc na pewno będzie ciekawie. No i tutaj mamy kilka przycisków
do opcji. No cóż, sama baza robi już na mnie wrażenie. Oczywiście nie zabrakło instrukcji, która, zobaczcie, jest całkiem gruba. Sam headset udało mi się oswobodzić, jest naprawdę ogromny. I zobaczcie, co ciekawe, nie mamy wtyku USB, tylko HDMI, więc współpracować to będzie jedynie przez tą bazę. Mamy kabel w oplocie, bardzo fajny, przyłączony na stałe. Widzimy też od razu miejsce na mikrofon. Tu mamy te elementy, które będą podświetlane, jeszcze zakryte też folią. Plastik całkiem dobrej jakości, chociaż nie rewelacyjny. Sam pałek zewnętrzny z podobnego plastiku, chociaż wydaje się masywny i wytrzymały. Natomiast pałąk wewnętrzny, regulacja coś takiego jak w słuchawkach Asus Cerberus, ten pałąk się wysuwa, dopasowuje. Bardzo fajna skóra. Zobaczcie, mamy logo Strixa. Bardzo fajne, mięciutkie poduszeczki. No i ruchomość, jak widzieliście, obraca się to aż tak. Więc możemy się teraz bez problemu przyjrzeć wnętrzom, które są naprawdę duże. Bez problemu każde uszy tutaj się zmieszczą. I memory foam. A powiem Wam, że ta gąbka jest taka średnio miękka, natomiast fajnie się układa, więc zobaczymy, jak to będzie sprawdzało się w praktyce, ale jestem dobrej myśli. I też mamy tego dość dużo, czyli komfort powinien być. Natomiast widzicie, że te obudowy są naprawdę wielkie, ale musiało się tu schować po kilka głośników, więc jest to raczej zrozumiałe. Tak więc cóż, headset naprawdę masywny, naprawdę ogromny. Mam nadzieję też, że o ogromnych możliwościach. Sama ta baza też wygląda super, więc myślę, że jako całość będzie to bardzo ciekawy duet. Na testy zapraszam Was za jakiś czas, a dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania, pierwszych wrażeń i rzutu okiem. Zapraszam też na mojego Facebooka po najświeższe informacje. Pozdrawiam Was, cześć!